tak mówimy o tych rzeczach, to analizując właściwie kwestię, dlaczego tak mówimy, możemy dojść do wniosku, co istnieje. Czyli taka generalna odpowiedź nie istnieje, nam nie daje tego wyjaśnienia. Podobnie jest z następnymi pytaniami. Drugie pytanie, druga teza odpowiada na pytanie co i ewentualnie jak można poznać. Tak? No i znowu, jeżeli odpowiemy na to pytanie negatywnie, nic nie można poznać, to znowu taka odpowiedź nam nie wyjaśnia tej różnicy. Którą na co dzień robimy między tym, co uważamy za wiedzę, a tym, co uważamy tylko za przypuszczenie, a tym, co uważamy za przesąd zwykły albo błąd. Czyli jednak no, są pewne rzeczy, o których sądzimy, że wiemy. I teraz pytanie jest, dlaczego tak sądzimy, czym one się różnią od tego, o czym sądzimy, że tylko przypuszczamy, albo o czym sądzimy, że są tylko złudzeniem, przesądem, albo błędem. Trzecia teza mówi o tym, że nic się nie da o niczym powiedzieć. Czyli ona mówi o tym, że nasze słowa są nieskuteczne. To znaczy, że za pomocą słów nie da się przekazać tego, co byśmy chcieli przekazać. Czyli że nasze porozumienie jest tylko pozorem, czy nasze porozumiewanie się tylko pozorem. Czyli to jest też, ta pojawia pytanie, co i jak można powiedzieć. Czyli dzięki czemu w ogóle można cokolwiek powiedzieć? Inaczej mówiąc, dzięki czemu słowa w ogóle coś znaczy? Tak? Czy jak to pytają czasem anglosascy filozofowie, w jaki sposób słowa są przyklejone do rzeczy? Tak? Że za pomocą słów można powiedzieć coś o rzeczy. Skoro słowa są niepodobne do rzeczy. Te pytania, proszę Państwa, wyznaczają obszar filozofii teoretycznej. Mianowicie pierwsze pytanie jest centralnym pytaniem dyscypliny filozoficznej, która się nazywa ontologią. Od greckiego słowa to on, to znaczy byt. Czyli ontologia jest to logos, które znaczy słowo albo nauka. Czyli ontologia to jest nauka o bycie po tym, co istnieje. Drugie pytanie jest głównym pytaniem epistemologii, czyli teorii poznania. Ten termin też pochodzi od greckiego episteme, to znaczy wiedza. Trzecie pytanie tutaj już właśnie trudniej jednoznacznie przyporządkować w jakiejś dyscyplinie filozoficznej, a powiedzmy, że ono wyznacza główny obszar zainteresowań semiotyki, czyli nauki o znaku. Albo inaczej logiki w szerszym sensie tego, w szerszym znaczeniu tego, w szerokim znaczeniu tego słowa. Tak, to znaczy logikę można traktować jako część semiotyki, albo właśnie można całą tą problematykę zaliczyć do logiki w szerokim sensie.
albo też jeszcze się nazywa człowiekiem, filozofiem muzyki. Także to są główne pola problemowe filozofii teoretycznej. Teraz proszę Państwa, w jakim sensie te pola problemowe są filozoficzne? To znaczy, co jest filozoficznego w takich pytaniach? Żeby to objaśnić, to spróbuję przedstawić kontrast między pytaniami naukowymi a filozoficznymi. Bo uczeni też zadają pytania na temat istnienia. Na przykład matematycy pytają, czy istnieją rozwiązania takiego a takiego równania. Uczyliśmy w szkole, że jedne równania mają rozwiązania, inne nie mają. To jest pytanie matematyczne, ale nie filozoficzne. Filozof w takim kontekście będzie pytał o coś znacznie bardziej podstawowego i coś ogólniejszego. Mianowicie będzie się pytał na przykład, czy istnieją liczby. Matematyk nie pyta o to, czy istnieją liczby, tylko czy któraś z liczb jest rozwiązaniem takiego równania. Natomiast, że liczby istnieją, to już nie jest pytanie matematyczne. Czy liczby istnieją, to już nie jest pytanie matematyczne. To jest pytanie właśnie filozoficzne. Czy powiedzmy, fizyk pyta, czy istnieją cząstki o takiej a takiej masie, takim a takim ładunku i jeszcze tam jakieś charakterystyce, tak? I wykonuje eksperymenty, żeby ewentualnie takie cząstki wykryć. Filozof nie pyta, nie zadaje pytań tak szczegółowych, tylko pytania ogólne, czy w ogóle istnieją cząstki jako ciało. Także pytania filozoficzne różnią się od naukowych tym, że są pytaniami znacznie ogólniejszymi. A pytania naukowe zaczynają się tam, gdzie pytania filozoficzne już zostały rozstrzygnięte. Czyli dopiero po rozstrzygnięciu pewnych pytań filozoficznych można zadawać pytania naukowe. Co nie znaczy oczywiście, że uczeni sobie zdają z tego sprawę, albo że zwykli ludzie sobie zdają z tego sprawę, że ich pytania, że postawienie takich pytań wymaga wcześniejszego rozwiązania problemu filozoficznego. Bo jak może Państwo niektórzy wczoraj przeczytali, jeden z mocy zamieszczonych na mojej stronie jest takie powiedzenie, że filozofowie rozwiązują problemy, o których nie wiemy, że je mamy.